Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony. Inforojki jak co piątek, kochani. Startujemy ładnie, rozpoczynamy klasycznie. HTR, charytatywna tarcza Roja. Informuję dzisiaj o dwóch kwestiach bardzo istotnych, bardzo ważnych, podzielonych troszeczkę na trzy jakby segmenty. Zaczynamy od Ani w ramach Się Pomaga, która potrzebuje pomocy w ramach no dosyć poważnych problemów ze zdrowiem. Zostałem poproszony serdecznie w co niniejszym czynie o zapoznanie Was właśnie z wspomnianym materiałem, w ramach którego właśnie powstała strona Się Pomaga, przybliżająca cały problem oraz informująca, jak w rozwiązaniu tego problemu można pomóc. Kochani, to była Ania. Przechodzimy teraz do drugiej akcji. Akcji charytatywnie, której motyw związany z Julką jest częścią większej całości, ale po kolei. Profesorek to jest sympatyczny gościu, którego miałem przyjemność zaproponować w ramach polecanych kanałów już jakiś czas temu i wpadł on na pomysł, by rozwinąć troszeczkę temat charytatywki, o czym tłumaczy, co analizuje w swoim materiale wideo, po czym odwołuje nas między innymi do aukcji charytatywnie koszulka z podpisami youtuberów, gdzie całkowity dochód z aukcji pójdzie na to, by wesprzeć nóżki Julki, ujmując rzecz dokładniej. Kochani, także zostawiam to Wam, zapoznajcie się z tematem po prostu. Następnie jesteśmy już na ostatniej prostej w kwestii pomocy w realizacji bardzo fajnego projektu, mającego na celu stworzenie autorskiej marki odzieżowej dla graczy wraz z portalem sprzedażowym dla kreatywnych twórców, nie tylko koszulkowych, kochani. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, tutaj wzory koszulek po prostu są mega, mega wypaśne pod wieloma względami. Brakowało czegoś takiego i cieszę się, że mogę być koło Roka, jak i Jakuba Wójcika, ambasadorem tego projektu. Oczywiście linka, jak wszystko inne, przed, teraz i zaraz macie w opisie dzisiejszego filmu. Kochani, następnie przechodzimy do Dead End Trails. Jest to jakby strona poświęcona najbardziej dokorbionym screenshotom, jeśli chodzi o przeróżne gry komputerowe. Czy to na pulpit, czy to w formie troszeczkę inspiracji, by samemu zabawić się w trochę w takiego gamingowego fotografa. Kochani, zostawiam to Wam. Czy coś z tego trafi na Wasz pulpit, czy po prostu zaintryguje Wasze oko na chwilę. Również zostawiam tą kwestię Wam do rozpatrzenia. Super sprawa, bardzo ładna strona. Można się tutaj na chwilę zatrzymać. Kochani, przechodzimy do środka pewnego standardu, czyli przegląd tygodnia od ostatnich inforojek. Kochani, zakończyliśmy zarówno przygodę mocnym, konkretnym podsumowaniem gry Wasteland 2, jak i Shadow of Mordor. Kontynuujemy z Rokiem w najlepsze serie Rock and Roll of Borderlands The Pre-Sequel, rozmawiając na tematy turbo, wszelakie, nie ograniczając się tylko do rozmowy na przykład na temat filmów, seriali. Nie, tutaj powiedzmy pożerzyliśmy to całe nasze spektrum zainteresowań. Oczywiście bardzo się cieszę, że spodobała Wam się moja seria z The Evil Within. Jest ciężko, jest klimatycznie, strasznie fajnie, fajnie to wypaliło. Funny Moments oczywiście z Happy Wheels, Otur Hary, kolejna paczuszka, Lords of the Fallen, kolejny unboxing, nie zabrakło przedostatniej części Dark Messiah of Might and Magic, Happy Log, a także wczorajszego materiału, który prezentuje fan tej nagrody na jubileuszowy PZR za tydzień w weekend w Tychach Paintball z Rojem. Kochani, tam macie wszystko, link do zapisów i tak dalej. Są jeszcze miejsca, a można zgarnąć bardzo dużo, bardzo fajnych nagród. To było na tyle. Kochani, zapowiedzi. W dniu jutrzejszym robimy sobie materiał z Lords of the Fallen. Następnie oczywiście Horrorki, kolejna siódma część Evil Within. Niedziela, kolejny gruby Rock and Roll i
kończymy serię Dark Messiah of Might and Magic. Pora na kulturalnych, a kulturalnymi są Marcelos, Jokeraśny, Frisky Pat, Ikapi Gaming, NDSTQ4, Szmateo, Kondek.pl, no chyba nie, Beshi, Mates 1911 oraz Foxy Boy. Serdecznie, serdecznie, dziękuję, serdecznie pozdrawiam i równie gorąco zachęcam do dalej trzymania takiego poziomu podczas komentowania oraz doradzania. Kochani, następnie lecimy kanał polecany Retro Królik. Kochani, Retro Królik, mamy gry, mamy anime, mamy muzykę w różnych wydaniach, jeśli chodzi o formę, jednak treść podobna. Wali pasją na kilometr, ja to strasznie lubię, kiedy ktoś jest naprawdę fajnym zajawkowiczem. I tutaj bardzo fajny miszmasz, tak? Bo i mamy gry niszowe, i mamy anime, mamy gry pod anime, a wszystko jest to w klimacie charakterystycznej dla Retro Królika muzyki, czyli coś dla ucha, coś dla oka i przede wszystkim coś dla gamingowej duszy. Bardzo fajnie, polecam serdecznie. Retro Królik dzisiaj startuje jako kanał polecany. Także rozpatrzcie suba. Dla niego przegląd kulturalni, zapowiedzi. Jesteście na czasie. Kto ogląda Inforejki, zawsze jest na czasie. I wie, o co chodzi. Potem nie błądzi. Kto ogląda, nie błądzi Inforejki. Dead, The Art of Gaming. Armory. No i oczywiście motyw z charytatywką. Kochani, serdeczna tarcza, trzymajcie się, sympatycznego wieczorku, fajnego weekendu, hejas, boom!